Jesteśmy na terenie budowy miejskiej hali targowej. Dzisiaj do Państwa dyspozycji w takiej kolejności poproszę o wypowiedzi prezydent Grudziądza Maciej Gramowski, przedstawiciel handlowców Tomasz Kaliszewski oraz przedstawiciel zarządcy obiektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Jagoda Szczerbowska. Panie prezydencie, proszę o głos. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zaprosiliśmy Państwa na budowę hali targowej, a właściwie przebudowę całego kwartału Grudziądza, bo jest to jeden ważny, bardzo ważny element dużego projektu, bardzo też projektu o dużej wartości. Przypomnę, że realizacja tej hali wraz z częścią układu drogowego to jest ponad 21 milionów złotych, z czego około 15 milionów to jest dofinansowanie z tak zwanego Polskiego Ładu. Realizujemy też drugą część układu drogowego, to jest około 8 milionów, no a nieopodal realizowana jest budowa siedziby Państwowej Straży Pożarnej. To jest wydatek realizowany z budżetu centralnego na poziomie też kilkudziesięciu milionów złotych. Wszystkie inwestycje, jak Państwo widzicie, są bardzo mocno zaawansowane. Oddaliśmy już pierwszy fragment ulicy Wincentego Witosa. Prace w hali są bardzo mocno zaawansowane. W tej chwili toczą się prace wewnątrz, tak jak Państwo to widzicie, a także jest budowany cały układ, można powiedzieć, parkingów i obsługi komunikacyjnej tej hali. Przewidujemy, że prace zakończą się w połowie listopada, że ta hala zostanie oddana wraz z tym układem drogowym w połowie listopada. Mamy tutaj nieco opóźnienia. To głównie wynika z trudnych warunków gruntowych. Trzeba pamiętać, myślę, że starsi grudziądzanie to doskonale pamiętają, że to był teren bardzo podmokły, praktycznie było to później, można powiedzieć, wysypisko odpadów, dlatego musieliśmy dokonać wymiany gruntu i to jest główny powód przedłużenia się prac. Wczoraj odbyliśmy bardzo ważne spotkanie z przedsiębiorcami, czyli z tymi, którzy będą funkcjonowali w tej hali. Oni są dla nas najważniejsi i spełnienie wszystkich oczekiwań jest dla nas jest rzeczą bardzo, bardzo ważną. Podpisaliśmy stosowne porozumienie, notatkę, która mówi o uszczegółowieniu pewnych rzeczy wewnątrz hali. To są w mojej ocenie bardzo ważne aspekty funkcjonowania praktycznego, aczkolwiek są to takie techniczne rzeczy, które myślę, że jesteśmy tutaj w stanie większość tych oczekiwań zaspokoić. Mówimy tutaj między innymi o otwieranych bocznych drzwiach, mówimy też o wyposażeniu samych poszczególnych boksów. Ustaliliśmy też terminy. Do końca tego tygodnia handlowcy ostatecznie podpiszą takie umowy rezerwacyjne z MPGN-em, tak abyśmy my mogli przygotować dokumentację na poszczególne boksy. Ustaliliśmy też, że będziemy się częściej spotykać, bo myślę, że na tym etapie takie spotkania już tutaj na budowie, ustalać szczegóły są konieczne. Zatem prace idą bardzo intensywnie. Tak jak powiedziałem, liczymy na to, że jeszcze w tym roku część handlowców rozpocznie przeprowadzkę do tych boksów. To jest skok, można powiedzieć, cywilizacyjny, dlatego że ta hala będzie spełniała wszystkie wymogi. Jest też, myślę, pierwszym etapem rewitalizacji całej giełdy, dlatego że mamy gotową dokumentację na drugą halę i ta obsługa drogowa, która została wybudowana, służyłaby obsłudze nie tylko tej części, ale tej także zaprojektowanej drugiej, tak zwanej drugiej hali. Szanowni Państwo, nazywam się Tomasz Kaliszewski, jestem przedstawicielem handlowców. Proszę Państwa, w dniu wczorajszym odbyliśmy spotkanie z panem prezydentem w Urzędzie Miejskim, z przedsiębiorcami. Ustalaliśmy wstępne zasady zabudowy wnętrza hali, zabudowy boksów, parametry boksów. Oczekiwania przedsiębiorców będą spełnione. Pan prezydent zgodził się na wiele rzeczy, które nie były ustalone wcześniej. Ustaliliśmy drogi komunikacyjne, zasady zabudowy tych boksów, czyli że przedsiębiorcy zabudują boksy w własnym zakresie według dokumentacji MPGN-u, która zostanie sporządzona na ich zlecenie.
Dodatkowo MPGN wyda takie specjalne zezwolenia na zabudowę tych boksów, aby to było wszystko zgodne z prawem, zgodnie z przepisami BHP i PPOŚ. Następnie uzgadnialiśmy mniej więcej zasady jakby finansowania tej zabudowy. Czyli MPGN zgodził się i pan prezydent na to, że pierwsze miesiące zostaną jakby zamrożone czynsze, aby zrekompensować koszt zabudowy tych boksów dla przedsiębiorców, aby nie było to dla nich zbyt duże obciążenie. Także te ustalenia nas zadowalają wstępnie. Oczywiście to są takie wstępne ramy, które non-stop będziemy korygować, będziemy z panem prezydentem i z MPGN ustalać na bieżąco wszelkie niejasności, wszelkie potrzeby, które nieraz wychodzą nagle na budowie, które nie są zaplanowane jeszcze, nie? Także cieszy nas ta tempo budowy, bo mimo tych trudności jednak prace trwają ciągle, nieprzerwanie. Cieszy mnie też osobiście to, że pan prezydent już zaprojektował następną halę, co jest bardzo optymistyczne, czyli miasto chce inwestować dalej w tę giełdę mimo wszystko, mimo kryzysu. To jest zadowalające, także cała giełda zostanie zmodernizowana. Zostanie jakby na życzenie, zbudowana pod życzenie firm, które tu będą handlowały. Miasto otrzyma, wiadomo, przez to nową wizytówkę, która jakby będzie świadczyła o poziomie, o modernizacji tej giełdy. Proszę państwa, na takiej hali funkcjonuje wiele firm. Każda z tych firm ma odmienne jakby swoje oczekiwania, jeżeli chodzi o zabudowę chłodni, o temperatury dla tych warzyw, dla owoców. Są ryby, będzie mięso tu handlowane, kiszonki. Także to jest zespół problemów, które muszą być rozwiązane i które właśnie wczoraj żeśmy zaczęli rozwiązywać. Także mamy jakby dobrą nić współpracy, żeśmy się porozumieli, że dla dobra miasta, dla dobra przedsiębiorców będziemy się częściej spotykać i będziemy to negocjować i ustalać. Także dziękuję Państwu i Panu Prezydentowi, Panie Prezydentowi za tą współpracę, przedsiębiorcom za zaangażowanie, którzy interesują się tą budową i chcą ją jakby nadzorować częściowo, żeby była zgodna z ich oczekiwaniami. Dziękuję. Jako administrator obiektu zapewniamy tych handlowców o ciągłej współpracy, indywidualnych potrzebach handlowców. One będą tutaj uwzględniane w projektach i będą respektowane. Tak jak pan prezydent wspominał, wskazaliśmy terminy, do których tutaj handlowcy będą nam przekazywać swoje wstępne szkice i zarysy wnętrza boksów. Wszystkie boksy w hali zostały wynajęte. Do końca tego tygodnia będą podpisane umowy rezerwacyjne, a po zakończeniu inwestycji umowy najmu. Przenosiny do nowej hali. Planujemy zgodnie tutaj z zakończeniem tych prac i na spokojnie z indywidualnymi ustaleniami z najemcami. Przygotowujemy już się do tego, aby to poszło sprawnie, nie zakłócając też bieżącej pracy innych handlowców, którzy mieszczą się na giełdzie, łącznie z sezonowymi handlowcami, mamy ich około 200. Jest to też dobry moment, aby giełdę zagospodarować na nowo, zrobić jej rewitalizację. I myślę, że to już jest ten etap, na którym możemy to zdradzić, że przygotowujemy się do stworzenia nowej koncepcji giełdy. Oczywiście uwzględniając wszystkie potrzeby handlowców, którzy są teraz na miejscu w pawilonach, handlu sezonowego, który odbywa się też z samochodów, oraz tej części magazynowej i zapotrzebowaniem na parking. Chcemy też zorganizować nowy wjazd na giełdę, żeby nie zakłócał ruchu na ulicy Łyskowskiego, żeby to wszystko było skomunikowane, bezpośrednio handlowcy będą się ustawiać na wyznaczonych miejscach na targowisku, nie zakłócając wzajemnie swojej pracy. Stawkę za czynsz będziemy ustalać po konkretnych analizach i po zakończeniu inwestycji, jak będziemy znali cały koszt inwestycji. Boksów wynajętych jest 10. Został przygotowany wjazd od ulicy Wincentego Witosa i w tym pierwszym już etapie, który został zrealizowany, ten wjazd jest widoczny, możecie Państwo go zobaczyć. To będzie bezpośrednie połączenie rondem
Damazego, Klimka i dalej ulicą Łyskowskiego z trasą średnicową. No a w przeciwnym kierunku, jeżeli ktoś będzie się udawał w kierunku, no powiedzmy, nie wiem, Tarpna, no to ten fragment, który jest teraz budowany, też będzie skomunikowany rondem z ulicą Karabinierów i Piłsudskiego, więc to będzie, no myślę, lepsze rozwiązanie, mniej kolizyjne i wymagające pewnej reorganizacji, ale takie bardzo funkcjonalne i myślę, że no, nowoczesne. Panie Prezydencie, czy Pana zdaniem to jest dobrze przygotowana inwestycja, skoro jak sam Pan wspomniał, jest opóźnienie, kilka miesięcy już chyba, no i właśnie Pan wspomniał koszt wzrostu, bo Pan tutaj o pieniądzach wynikających z przetargów, tam było 25 milionów, a na sesjach kolejnych już tyle zostało wyłożone pieniędzy, że pierwsza część łącznika z Montaną, uważam, że to jest 6 milionów droższa. Nie do końca 6 milionów droższa. Uważam, że to jest inwestycja dobrze przygotowana. Tak jak powiedziałem, jej planowane zakończenie, jeżeli chodzi o tą halę, to była końcówka czerwca, więc ona nie jest opóźniona o jakieś lata, mówimy tutaj o miesiącach. Ja się wychowałem akurat w tej dzielnicy, nieopodal, dosłownie kilkaset metrów i pamiętam jako dziecko, wiem co tu było, to był jarmark koński i to były tereny po prostu podmokłe, to były bagna. W latach bodajże końcówce 80. zostało to zasypane śmieciami. Więc różne rzeczy można było się spodziewać w gruncie i to co powiedziałem, opóźnienie w inwestycji, ono wynika tylko i wyłącznie z wymiany, konieczności wymiany gruntu, całości gruntu, nie tylko pod halą, ale także pod tym całym układem drogowym. Jeżeli chodzi o wzrost kosztów, to również wzrost kosztów wynika głównie, właśnie w całości można powiedzieć, z wymiany gruntu, więc to są takie rzeczy, które są nieprzewidywalne, ale myślę, że ten efekt końcowy będzie zadowalający. Co więcej, jak pan redaktor doskonale wie, wykonawca, który realizował tą część drogową, komponent drogowy, a to był jeden przetarg, zrealizował tą inwestycję przed czasem, więc nie jest tak, że jesteśmy tutaj jakby znacząco opóźnieni.